Kasia poszła po aparat. Tak, zrobimy wam zdjęcie na Instagrama. Mamy Instagrama, wyobraźcie sobie. Nazywa się Kiki Świat. Próbuję tam rzucać wam zdjęcia jakieś. Co się stało? Twoja siatka wpadła? Naprawdę? Tragedia. Witajcie, dzisiaj rozpoczynamy od zrobienia jajecznicy. Niestety mamy tylko 3 jajka, dlatego jajecznica będzie tylko dla dzieci. Jajeczka wyglądają tak, z Portugalii, tak samo jak w Polsce. Plum, plum, plum. I będzie śniadanko. Jeszcze posolimy trochę, żeby było smaczniej. Jesteśmy teraz w takim sklepie portugalskim. Jak on się nazywa, Kasia? Pingo Dodge. Pingo Dodge. I tu są takie oliwki. Może będą dobre. Kupuje się je właśnie w takich woreczkach. Na wagę są, bo każdy ma euro 25. No i tutaj są różne kolory tych oliwek, jak widzicie. Nawet jest ogórek tutaj jakiś. Kornishon, nie? No. Kornishon czy karniszon? Kornishon. Kornishonek, no. Kasia, błąd. Słuchajcie, wróciliśmy jeszcze na kemping i jak widzicie mamy tutaj pranie, bo schowaliśmy pranie, bo dzisiaj bardzo wieje i baliśmy się, że nam zakurzy się to pranie. Więc jesteśmy na chwilę, żeby zrobić pizzę, bo dzieci w tym Pina Doka wzięły sobie pizzę znowu. A Nadia jest kim? Don Quixotem. Pokaż swoją rurę. Don Quixotem. Co tam, Ania? Co tam w naszej norze? Co? Pokaż! Szybko! Musimy naprawić! Ania, mechanik. Będę ci świeciła. No, świeć mi. Widzicie? Ale wiecie co, to trzeba wziąć chyba z... Już idę, Szymuś! Dobra, później Ania naprawimy. Dobra. To może weź głowę stąd, żeby ktoś ci tutaj nie skoczył. Dobra. Na głowę. Wychodzimy z naszego... Domku. Jeszcze kask! Co tam, Szymuś? Kask popsułeś. Nie, Ania. Ania popsuła. Takie u nas są akcje. To jest akcja ratunkowa łóżka. W ogóle tutaj ratujemy roztocza, bo są w tym dywanie i my musimy je uratować. Taka nasza jest misja. Ania, górnik. Górnik, ratownik. Kask ma, latarkę ma. I robimy akcję. No jutro was uratujemy roztocze, nie dzisiaj. Zdychajcie, że tak powiem. A ta rura to jest papier śniadaniowy. I można nią walczyć. Pokaż, Nadia. Zobacz. Ej, pizza nam się pali. Nie, jeszcze nie. O nie. Ten ratownik to naprawdę jakiś taki ze Śląska chyba. Z Sosnowca jesteś chyba. Ja jestem z Sosnowca. Nigdy wam się nie przyznałem, ale ja się urodziłem w Sosnowcu. 20 lat w Sosnowcu mieszkałem, więc córka też jest z Sosnowca. Oto górnik z Sosnowca. Nie, Ania się urodziła w Lesznie akurat. Prawdziwa górniczka. Ale naprawdę? No ty w Lesznie, a ja w Sosnowcu, ale wstyd, nie? A synek? W Lesznie. To znaczy, ja nie wiem czemu wstyd. Od jakiegoś czasu, od kilku lat Sosnowiec jest bardzo... W Lesznie. Sosnowiec jest bardzo krytykowany, a tam jest pięknie. Ja uwielbiam Sosnowiec. A Nadia gdzie się urodziła? No też tam. Też w Lesznie. Pamiętaj, Ania, Sosnowiec jest wyjątkowy. To jest najcudowniejsze miasto w Polsce. A ja? Bo ja się tam urodziłem. Ale do pizzy mamy jeszcze, proszę państwa, nasze oliwki. Zobaczymy, jak smakują portugalskie oliwki. Proszę, Kasia. Fajnie wyglądają. Wiem, że czarne są niedobre. Zawsze mi czarne nie smakują. A tu brązowe zauważyłam. Dopiero brązowe w Portugalii są. Aha, to czarne są zgnite, brązowe już takie dognite, a zielone jeszcze dobre. Zobaczcie, ogóreczek. Ostatnio kupiłem takie ładne, czarne miseczki szklane, bo już mamy dosyć jedzenia z plastiku. Powiem wam, że jak mamy tutaj być trochę dłużej, to kupiliśmy szklane talerze i szklane miseczki. Daj oliwkę. Nie zmieszczę wszystkiego. Ale fajne. Ale pachną. Pokaż. Mhm. No, to ich chcę. Fajne. Mi nie smakują. Ja nie. Jakieś takie gorzkawe. Na końcu bardzo gorzkie, a ogóreczek? No. Te z Hiszpanii były lepsze. Może dlatego, że to jest taka mieszanka. Zobaczymy, jak czarne smakują. Dzieci się biją. A ta czarna jest z pestką w środku. No i pizza gotowa.
i jemy. Ania uwielbia te kuleczki, więc Ania, wydubię ci jedną. Proszę. Ja nie cierpię pizzy. Nie będę jeść, bo to jest zdrowe. To czemu kupujemy? Żeby nie jeść. A Nadia z Anią robią takie piękne szaszłyki z oliwek. Powiem wam, że całkiem nieźle smakują, ale z pizzą. Tak same to są takie gorzkawe, ale jak do czegoś to fajne. Mogą być. No piękne to zrobić, taki bałwanek. Jedziemy teraz na tą plażę, ale zatrzymałem się, żeby iść do sklepu karawaningowego i dopytałem się o to okno do przyczepy. Niestety nie ma takiego wymiaru. Ja mam okno 63x43. Teraz wam wrzucę takie zdjęcie z katalogu. Tam nie ma tego wymiaru, także tutaj w tym sklepie nie będę mógł zamówić tego okna. Na razie mi to nie przeszkadza, że go nie ma, bo tam jest szczelnie, nie leci nic. No ale jakoś tak chciałbym to kiedyś naprawić, także będę szukał jeszcze innego sklepu. Tutaj wam pokażę to zdjęcie z katalogu. Tutaj mamy te nowe okno i takie by kosztowało 700 euro. Ale ja takiego nawet nie potrzebuję, bo by brzydko wyglądało, że jedno jest nowsze, a drugie jest starsze. Że wszystkie są stare. Zaraz czemu się pokażę. A tutaj jest to moje. Tylko tutaj, zobaczcie na wymiary, nie ma takiego okna 63x43. Sprawdzaliśmy z panią jeszcze u niej tam w sklepie. No nie mają takiego okna, także w tym sklepie tego nie załatwię. Przyjechaliśmy nad morze do miasteczka obok naszego kempingu. Także jechaliśmy tutaj gdzieś z 6 km. Jest tutaj parking darmowy. Tam ktoś śpi w busie. Także można tutaj sobie kamperkiem przyjechać. Kasia, wieje tutaj, nie? Bardzo. Ubieramy się normalnie. Jest taki wiatr od samego początku. Po prostu troszeczkę marzniemy w tej Portugalii. Ania poprosiła o kurtkę. No. Czapka by się przydała i zimowy szalik. Nadia widzi żółwia. Ja nie mogę, jaki wielki żółw, zobaczcie. Żółw tam płynie. I poszedł na dno. Tam jest drugi, no żółwie tu są. A jesteśmy na takim mostku. Jest jeszcze raz żółw. Idziemy. Gdzie ten żółw? Tutaj. Tu jest żółw. Szymuś, bo wpadnie ci ta siatka. Kasia poszła po aparat. Tak, zrobimy wam zdjęcie na Instagrama. Mamy Instagrama, wyobraźcie sobie. Nazywa się Kiki Świat. Próbuję tam rzucać wam zdjęcia jakieś. Co się stało? Twoja siatka wpadła? Naprawdę? Tragedia. Kupimy nową, Ania. Bo aha, bo się złamała. I wpadła. No dobra. Na szczęście Nadia ma bardzo dobre serce i oddała swoją siatkę Ani. No bo Nadia już to ma zawsze mieć tam. Tak, Nadia chce mieć taki taką z drewnianym dyszlem, patykiem. Także idziemy. No, wspominałem, że mamy Instagrama, także jak chcecie zobaczyć jakieś zdjęcia takie świeższe, bo filmy są z opóźnieniem, a na Instagramie staram się wrzucać troszeczkę aktualniejsze zdjęcia, więc zapraszamy na Kiki Świat. Pamiętam, jest tam jakiś inny kanał z podkreśnikiem, to ten jest nieoficjalny. Ktoś go sobie po prostu założył, ktoś inny, nie znam tej osoby. Nasz oficjalny jest Kiki Świat, tu będziecie mieli po prostu napisane. I doszliśmy, proszę państwa, tak to wygląda. Jest tu bardzo ładnie, ale bardzo wieje. Ja to sobie nawet kaptur ubiorę. Idziemy na bagno, bo one chcą tam złapać żółwia. Tu jest jakiś dopływ rzeki, ale tu się kończy, widzę, więc ona nie wpływa do morza, dlatego ta woda jest taka zielona. I co? Są jakieś żółwie? Ale tu żurek zielony. No, bo nie masz kaloszy, musiałabyś uważać. Fajnie tu, Kasia, podoba mi się. Specyficznie. Specyficznie, klimat. Klimat jakiś taki. Kasia nie lubi zimy, a Kasia w ogóle chce wracać do Hiszpanii. A ja mówię, dajmy szansę tej Portugalii, może się tutaj nam spodoba. Po prostu na razie za dużo wieje po prostu, jest za zimno. Za dużo byliśmy w tej Hiszpanii, wiemy jak jest, to mamy porównanie, no. Ale dajemy szansę tej Portugalii. Tak, jak byliście już w takim ciepłym kraju, gdzie wam wszystko odpowiadało i przyjdziecie, nie wiem czy, może my mamy takiego pecha, może Portugalia jest ciepła. Ale my tutaj przyjechaliśmy i ranki są tak zimne, wieczory są zimne. Bardzo wieje. Bardzo wieje. I no. Ale może to ale ja piękno, daję szansę. Może to piękno, nie wiem, te klify i te skały, to wszystko przysłoni. Tak. Jeszcze będziemy zwiedzać fajne miejsca. Także będziemy wam pokazywać, jaka Portugalia jest naprawdę. Siku! Siku, idziemy. Gdzie Ania? W Cinach. W Cinach, dobra.
Tak wieje, że aż boli w nogi. Normalnie takie drobinki piachu tak szczelają po skórze. I mnie wszystko swędzi. Bo tu są takie ostre łupinki, muszelki. Siku, następny Szymuś. Dobra, chodźcie w trzcinę. I dochodzimy na ocean, proszę Państwa. Wielkie fale. Krabów szukamy. Tu coś jest, Ania. Co to może być? Patrzcie, tu ma oczy. Co to jest? To jest jakieś zwierzątko morskie. Mama, chodź. Jakiś taki ślimak. Tu ma oczy, zobaczcie, tu ma buzię. Mama, ale jest ślimak. Ale dziwne, dziwne stworzenie. Jakiś ślimak, nie? No. Jedzie pan ratownik, właśnie nas minął. A to coś, to już kiedyś znaleźliśmy w Hiszpanii, pamiętacie? To się podobno papugom daje do jedzenia. No właśnie, ja zapomniałem, jak to się nazywa. Kasia pyta, jak to się nazywa, ale ja zapomniałem. A to jest zwierzątko, tak? No tak, jakieś coś tam. Ale tak ugryzione, nie? No. Bo to jedzą właśnie ptaki. Tutaj jest stanowisko ratownika, ale jak widzicie, nikt się w morzu nie kąpie. Jedna osoba tylko tam, widziałem, jakiś gościu wszedł. Tak to wygląda. Tutaj sprzęt do ratowania. Flaga na zielono. Czyli kąpać się można. Znaleźliśmy ogromną dziurę. Chyba ją żółw wykopał. Mam cię tu wsadzić? Nie, a jak się zarwie, to cię zasypię. To dawaj, puść siatkę. Wsadzimy Anię. A i ręka. Wow, Kasia wpadła. Rodzina żółwi. Schowajcie się. Zobaczymy, czy się pomieścicie. Ale fajnie ciepło. Ciepło tam, nie? Ale fajnie wam tutaj. Jak ciepło, fajnie. I nie wieje. Dochodzimy do skał i szukamy krabów. W tej kałuży nie ma kraba. Chodźcie, zobaczymy. Gdzieś tutaj mogą być. Ale fajne zielone tutaj. Jakie piękne to wszystko. Ale nie ma krabów. Tu jest takie fajne bajorko. Ale nie ma. No pięknie tutaj. Powiem wam, że jest pięknie. Tylko wieje. Ale na szczęście wieje ciepłym wiatrem. Mewa leci. A tam mewa leży. Co tam, mewo, się stało? Obiektyw ci od bryzy się zabrudził, nie? No. Słonić. Ej, ale przyjemnie na tym piasku. Coś ci to sterczy. Fajnie, pod takimi skałami sobie leżymy. A żółwie morskie się tarzają. Ej, żółwiu morski. Gdzie ty tam idziesz? A jesteśmy przy miejscowości Gale, tak to się pisze. I tu jest takie jeziorko i tu jest właśnie ten parking.